Dobry wieczór, Patrycja Gubała, dzień w Krakowie. W dzisiejszym serwisie m.in. o projekcie przebudowy hotelu Forum, miejskim monitoringu oraz kontroli sklepów z alkoholami. Studentka Akademii Krakowskiej przekonuje, że hotel Forum może odzyskać dawny blask. Alicja Nowak pod kierunkiem architekta Krzysztofa Ingardena zaproponowała przebudowę obiektu stojącego przy bulwarach Wiślanych. Jeśli chodzi o mieszkańców, na pewno zyskaliby oni przestrzeń publiczną, ponieważ w hotelu Forum oprócz zabudowy hotelowej, która istnieje i której funkcję przywracam, proponuję także apartamenty mieszkalne, ale jak również zajmuję się zagospodarowaniem parteru. Właściciel budynku twierdzi, że jedynym sposobem na poprawę estetyki w tej części Krakowa jest wyburzenie hotelu i postawienie osiedla. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie ruszyły prace nad projektem ustawy dotyczącej monitoringu wizyjnego. Członkowie krakowskiego zespołu do spraw monitoringu twierdzą, że stworzenie odpowiednich regulacji prawnych nie jest priorytetem rządzących. Brak odpowiednich przepisów sprawia, że może być on źle wykorzystywany. Kamery montowano w miejscach wskazanych przez policję, ale większość miast nie potrafiła ocenić skuteczności zainstalowanego monitoringu. W miastach tych nie określono wskaźników, które pozwoliłyby stwierdzić, czy w monitorowanych miejscach nastąpiła poprawa bezpieczeństwa. Obecnie plan budowy miejskiego monitoringu zakłada, że podstawowy system składający się z 200 kamer powstanie dopiero za 5 lat. Kosztować ma to 20 milionów złotych. Czy dałoby się przyspieszyć harmonogram? Moim zdaniem konieczne jest połączenie tych odrębnych monitoringów w jedną centralną jednostkę. Miasto teraz planuje budowę centrum monitoringu. Uważam, że można wykorzystać internet, szyfrowane połączenia i po prostu to, co obecnie jest nagrywane na dyskach twardych w rejestratorach, również będzie możliwość odtwarzania w jednym centralnym miejscu, dosłownie jednym kliknięciem myszki. W tej chwili projekt monitoringu, który będzie przygotowywany, to jest projekt, który przygotowujemy na podstawie oczekiwań mieszkańców, na podstawie opinii ekspertów, na podstawie rozmów z policją, strażą miejską i ich uwag. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że ciągle brakuje ustawy, która ureguluje sprawę monitoringu w całej Polsce. Radny miejski Wojciech Krzysztonek postuluje o to, by wyznaczyć w Straży Miejskiej specjalną komórkę do kontrolowania sklepów z alkoholami. Wyznaczeni strażnicy mieliby pilnować porządku przy punktach, gdzie można zakupić napoje z procentami. Pomysł krytykują radni Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Durek twierdzi, że wszyscy strażnicy powinni się zajmować tym problemem. Natomiast prezydent Jacek Majchrowski nie widzi sensu na realizację takiego projektu. Pan prezydent nie bardzo widzi sens akurat specjalizacji, jeżeli chodzi o interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych, jeżeli chodzi o zakłócanie porządku. To są dosyć rutynowe działania Straży Miejskiej i każdy strażnik potrafi taką interwencję przeprowadzić. Pod koniec maja o przejeździe rowerowym wzdłuż ulicy Andersa było głośno z powodu błędu firmy malującej pasy. Teraz jest już wykonany prawidłowo, ale w zupełnie nowy sposób. Namalowana tam śluza pokazuje, jak należy skręcić w ulicę Ludźmierską i wskazuje miejsce, w którym rowerzyści czekają na zielone światło. Jest to dobre i bezpieczne rozwiązanie. Tam akurat kierowcy nie mają zielonych strzałek, więc i tak oczekują wszyscy wspólnie na zielone światło. Rowerzyści są lepiej widziani przez kierowców czekających w zasadzie za przejściem dla pieszych. Rowerzyści wtedy też jako pierwsi wjeżdżają na to skrzyżowanie, mają szansę bezpiecznie je opuścić. No naprawdę to jest rozwiązanie prawie z zachodu takie kopiowane. Przy skrzyżowaniu z myślą o rowerzystach został zamontowany także dodatkowy, mniejszy sygnalizator. Tradycyjny pochód laikonika przeszedł dziś ulicami Zwierzyńca i Starego Miasta. Laikonik uderzał przechodniów buławą, zaglądał do sklepów i tańczył przy dźwiękach kapeli. Ten bardzo stary zwyczaj został w ubiegłym roku wpisany na ministerialną listę dziedzictwa narodowego, dzięki czemu może znaleźć się na światowej liście UNESCO. Dla laikonika przygotowano tym razem nowy, lżejszy strój. Na rynku konik zwierzyniecki otrzymał od prezydenta należny mu haracz. Po więcej informacji zapraszamy na lovekraków.pl. Do zobaczenia jutro.